Witam wszystkich z tej strony, przyczajony Lemrow w kolejnym odcinku gry Bizancjum w Imperatorze Rome. W poprzednim odcinku zakończyliśmy wojnę z Serdią, chyba tak się nazywało to państwo. Niestety nie udało nam się zdobyć całej prowincji Rodope, bo Macedonia tutaj zgarnęła dwa terytoria. Dobra, pokonaliśmy barbarzyńców. Wy mieliście iść tam, aczkolwiek chyba jesteście na tyle mądrzy, że dołączacie automatycznie. Dobra. I ciągle chcą nam zabrać ryby z Europy. Dobra. Patrzę, czy mamy jakiś bonus do łuczników gdzieś dostępny. Tutaj jest coś na łuczników. Ale dosyć daleko. Assembly of Citizens. Teraz mamy Assembly of Residents. Zmniejsza nam to korupcję. Nie jest to bardzo konieczne, bo chyba i tak mamy... Nie, nie mamy idei, która nam zmniejsza korupcję. Było tutaj. A propos, mamy dostępne kolejne. Trzy szlaki handlowe w stolicy. Z tego mógłbym zrezygnować. I wziąłbym obywateli tajniejszych, tak myślę. Tak. Dobra, wracając. Assembly of Citizens, zmniejszenie tyranii i wpływy fakcji religijnej. Zresztą jest to tutaj napisane. Wpływy fakcji religijnej, zmniejszenie tyranii? Nie wiem. Nie, jako że nie mamy chyba rzeczywiście żadnego innego zmniejszania korupcji. To zostaniemy przy tym, co mamy. Dwadzieścia sześć kohort, 38 kohort, 13 kohort, ale zerowy lub pierwszy poziom technologii. Gdzieś można. Tutaj. Mamy po plus 10% do ataku, do morale i dyscypliny ciężkiej piechoty. I 6,5% dyscypliny ogólnie dla wszystkich. Więcej ciężkiej piechoty, to na pewno ich rozwalę, bo oni pewnie dysponują tylko lekką piechotą. Jeszcze dwie. Po dwie kohorty, chciałem powiedzieć. Tym. Thank you.
Dobra, bo się nie mogłem skupić przez pikanie. Ice'u bardzo nie potrzebujemy, manpowera też nie. Tylko jak będziemy mieli większą armię, to będziemy potrzebowali więcej hajsu i manpowera. Więc może weźmy hajs, żeby budować zapasy jakieś porządniejsze. Dobra, wy macie teraz pojemność 90, zużywacie 3 miesięcznie, czyli jakieś 30 miesięcy nieźle powinno wystarczyć. Możemy rybę, albo livestock, albo base metals. Zaimportujemy base metals, może ktoś będzie chciał to od nas zaimportować i będziemy mieli bonus za eksportowanie wtedy. Wolę nie zbierać więcej tyranii. Na razie przynajmniej. I dobudujemy trochę lekkiej piechoty. Kawalerii, przepraszam. Jeszcze dwa forumy zbudujemy tutaj. A tutaj mil. Tutaj chciałbym miasto z fortem, albo tutaj z fortem. Tu miasto może sobie być. A tutaj jakieś miasto bardziej pod badania może? Chociaż sól tu by się przydało mieć. Ile? Nie, nie ma tego co zmniejsza o minus 5 to niewolników do nadwyżki. Tutaj zbudujemy miasto niewolnicze, bo chcemy mieć więcej soli, to jest pojemność żywności, to jest szybszy przyrost populacji. Tutaj zbudujemy miasto na fortyfikację. A tutaj na niewolników. Czy wy jesteście w trakcie wojny? Ale z nikim silnym. Ale będziecie dzięki temu nie skupieni od razu na mnie. Okej. Tracja i Macedonia znowu. Dobra, zaczniemy tutaj od Tracji na południu, na północy w takim razie. Nie za bardzo nas stać na zatrudnienie najemników tutaj. Straciliśmy chyba sól i konie stopowe. Okej, będziemy mieli rebelię za 40 miesięcy, bo 85 populacji w naszym państwie
mieć rebelię. O 10% jest przez Frygię obniżony próg rebelii. Kto chce mieć rebelię? Ta Najsa nielojalna. Co zrobić, żebyście byli bardziej lojalni? Czemu jesteście nielojalni? Bo jesteście nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi jesteście, bo... Aha, nie ta religia. Archon się wam nie podoba. Agresywna ekspansja. Nie za wiele, co możemy na to poradzić szybciutko. Frygia nas bardzo lubi, a i tak wspiera u nas rebelię. Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Tutaj mamy który poziom fortu? Trzeci. Żadnego nigdzie indziej. Żadnego innego fortu tutaj nie mamy. Dopiero tutaj. Z Tracjanami. Czy nasze posiłki zdążą? Jeszcze parę dni. I weszli, dobra. O jenek, kto jeszcze? Skytia? Kim wy jesteście? Syndika, a nie Skytia. Skytia, ale to jest Skytian Power of Syndika, dobra. Racja. Jeszcze nie zabrą białego pokoju, szkoda. Znacznie by mi to rzecz ułatwiło. Weźmy, pójdźmy im na stolicę tej prowincji. Biały pokój, a może jakieś coś? Nie, ale bardzo dużo nam do tego nie brakuje. Może jakieś miasto oblężymy i to starczy. Nie. To jest zupełnie już inna prowincja. Stąd może byście nam dali? Ej, Macedonia, ja chcę to. Tak, zajmij to. To bierzemy. Oddaj mi. Dobra. Ja chcę tylko to. No i może jeszcze to i to. Dobra, i to mnie urządza tutaj. Racji za uwagę, podziękujemy. Wykonamy kolejny cel misji chyba? Nie? Aha, bo jeszcze tutaj są. Dwa terytoria w tej prowincji. Naprawdę wolałbym nie mieć tej rebelii. Chwila. Lokalna autonomia. Pytanie, czy to zdąży wejść w życie. 25 miesięcy, lojalność nadal spada. Gdyby gubernator był niehelenistyczny,
ale raczej wszyscy będą. Jakieś sortowanie heptadik? Tak. I... lokalna autonomia, tak? Dobra, już chyba trochę lepiej. Wolałbym chyba nie dostawać tyranii, bo pewnie też zwiększa unrest. Zmniejsza zadowolenie głównej kultury. To jest Zieperydzi. Nie mam żadnej wolnej posady. Pewnie mieliście tu gubernatora, tak? Zieperydzi, nie ma żadnego ojeny. Technologii? Którą rodzinkę możemy osłabić? Kersidzi mogą stracić jedną posadę, bo Gaidridzi by utracili bonus za ukrotność posad. Jeszcze raz, kto? Kersidzi. A jakiegoś się przydatać. Dobra. Tutaj też ten problem. Lokalna autonomia. Dobra, i tu będzie miasto fortowe, a tu niewolnicze. Dobra, lojalność trochę rośnie, przynajmniej tu. Avrar i Katys najbardziej się. To. Aha, nie możemy nic wybudować, bo są nielojalni. Trudno. Regia, w co ty się znowu wpakowałaś? Egipt, Andros i Kos, dobra, daleko do was mam. Import wytraciliśmy. Zboża nie mogę nie mieć nadwyżki za bardzo.
To jest Abazgo i pytanie, czy dostaniemy gdzieś klejmy na to w naszej aktualnej misji. Wygląda na to, że nie. Dobra, więc tutaj wyślemy już szykowanie klejmów. To oni mi wypowiadali wojnę, no tak, zapomniałem. Happy Gaidridzi nie mają podwójnych posad, więc akurat dostali. 2 miesiące do rebelii i teraz się przyznam, że jeszcze nigdy nie miałem rebelii w Imperatorze Rome. Chyba. Nie, powinni się chyba tylko tutaj odpalić, bo tylko tutaj mam problem. Sarmatia i Maeotia. Okej. Mają jeden tworc tutaj tylko. Gdzie jest wasza stolica? Czemu zaczynacie coś tam budować? Nie budujcie nic. To znowu nie jest zadowolony SB Nidzi. No, bardzo, bardzo przyzwoity kandydat. Manpowera mamy, hajsy mamy, punkty badań, ok. Dobra, już mogę was zjeść normalnie. Nie, bo macie tu jeszcze fort. Wolałbym nie. Zobaczmy, jak nam pójdzie szturm. Chyba nie za dobrze. Bardzo nie za dobrze. Możemy zapłacić 80 sztuk złota. Proszę, nie skończcie już tego oblężenia. Okej, i forsownym marszem tu wejdziemy. Dobra. Mogę już was przywrócić z powrotem do Bizancjum. Wszystko chyba.
To już było moje. Okej. Rebelia zakończona. Utraćmy agresywną ekspansję. Dobra. Wyklejmy już tu mamy. Tak. Wy chyba nie macie żadnego sojusznika. Zaraz będziemy mogli też wypowiedzieć im wojnę, teoretycznie. Dobra, i myślę, że tutaj zakończymy tę wojnę. Mogę zgarnąć wszystkie te ziemie? Tak. Dobra. Dobra, czy ja tu, tutaj chcę fort, tutaj nie chcę. Tutaj nie chcę na pewno nic plemiennego. Jak w ogóle z kulturami? No już są aż całe dwie populacje w tej całej prowincji. Teraz ja znowu wypowiedziałem wojnę, serio? Trochę manpowera. Poproszę. Brakuje mi rzeczywiście teraz. Dobra, a tutaj ty byłeś pod manpowera, ty pod niewolników i ty pod forty. Do trzeciego fortu też, trzeciego poziomu na razie. Zieperydzi niezadowoleni. A ty jesteś bardzo, bardzo nielojalny. Dobra, przyzwoicie. Nie, nie chcę nikogo zatrudniać.
kultura ma. Mówiłem o tym, że takie zmniejszanie spadku lojalności nie ma sensu, bo w końcu i tak spadnie tak, że będzie znowu rebelia. To lepiej zmieniać kulturę lub religię, żeby zmniejszał się ten unrest i lojalność z czasem zaczynała wzrastać. I tutaj patrzę na to, że kultura ma większy wpływ na to, jak zadowolona jest dana populacja. Dla service refused, bo odmówiłem rzeczywiście komuś tam losowych armii. Dobra, tutaj dajemy w takim razie asymilację kulturową, tutaj też. Już jest i tutaj też. Dobra. Nie za bardzo teraz mam siły się z nimi bić. Zgarniemy tylko tyle i zakończymy tę wojnę. O, i zostaniemy już Major Power. Okej. Okay. Czyli mamy teraz dodatkowy szlak handlowy w stolicy. Szybsza integracja wasali, więcej relacji dyplomatycznych, więcej wpływów politycznych. Zmniejszona lojalność generałów, admirałów i gubernatorów, większy zasięg dyplomatyczny, mniejszy próg dla wojny domowej, mniejszy próg dla rebelii i trochę tańsze zmienianie polic gubernatorskich. Poprawimy sobie trochę stabilność. Ciebie trochę przekupimy, żebyś był lojalniejszy. I ile ty masz lat? 65. Damy ci jakąś posiadłość. Już nie powinieneś robić problemu. Wypowiemy już wojnę Heniochi, żeby zgarnąć te ziemię, dopóki nie mają żadnego sojusznika. Teraz Macedonia, serio? Już tu zaczyna się robić nudne trochę. Macedonia sama w sobie ma 100 kohortaż. Regia ma tylko 18. Może sojusz za Eolią nie byłby takim złym pomysłem.
wszystko się w końcu przyda. Nie zmieszczą się. Dwa lembosy, poproszę. Dobra, wam szybko wypowiemy wojnę. Omeni, poproszę manpower. Bardzo niską jedność religijną mamy i ogólnie przez to też omeny są bardzo słabe. Bo gdyby nie to, że mamy niską jedność religijną, to zamiast 90% mocy mielibyśmy teraz jakieś 140. Okręty potrzebują jakiegoś dowódcę. Może być i Kersit. Wylądujemy gdzieś tu. Bardzo dużo agresywnej ekspansji mam. Zgarnę tylko te ziemię chyba, żeby nie łapać tutaj też zbyt wiele agresywnej ekspansji. I chciałbym wrócić do wykonywania misji właśnie. Jest to Pityus. A tutaj w sumie to są jakieś bardzo nie moje kultury ani religie, więc ich całkiem splądrujemy. Dobra, Macedonia, masz już dosyć? Dasz mi to i okej. I nic więcej nie oczekuję. Tutaj coś na najemników, tutaj coś na manpowera. Nie, tylko 29% freemanów by było. Chwila. Nie to miasto. Tutaj mam fora. 55% remandów. Dobra, już lepiej. I tutaj potrzebujemy gubernatora. Gajdridzi będą happy family. Dobra, i powoli zacznę szykować sobie trzecią armię. Bo tymi dwoma już ciężko manewrować po takim imperium. Zaczniemy od konwoju. Tam od zapasów, jak to nazywać, by kto nie chciał. Okej, możemy odblokować kolejną tradycję wojskową.
Lepsza lekka kawaleria, okej. Oż ty, Kolchis. No trudno. Zmniejszenie ekspansji i tutaj mamy Claima. Wy wezwiecie Legię i Phasis. Nie, mamy za dużo agresywnej ekspansji, musimy poczekać aż nam spadnie. Britannis i Equal Integration nam aktualnie tylko zmniejsza. Pytanie jest, to chyba jakaś posada. Ty. Dobra, nie mamy Strategosa. Na razie wszyscy są usatysfakcjonowani. Gaitridzi są happy family. Czy mamy kogoś? Kurde, 13, ale zerowy statesmanship. Ty masz 8 i całkiem dobra. Chociaż jeszcze jesteś dosyć młody, trochę pożyjesz. Azieperydzi. Dobra, Azieperyda jakiegoś damy tu. I teraz nam już dajesz minus 002, a później będziesz dawał nam jeszcze większe zmniejszenie. Sól z myśli? Nie. Sól z myśli poprosimy tutaj, tylko załatwimy dodatkowy szlak handlowy. Tutaj też trzeba załatwić gubernatora jakiegoś. Gaidridi są jeszcze happy family. Damy ciebie. Dobra. 6 łuczników, 10 ciężkiej piechoty, 4 kawalerzystów. Na razie coś takiego. Czy ty masz ustawione dobrze? Tak. Okej. Brak dowódcy. Jesteś happy, a wy już jesteście bardzo, bardzo słabi. Szkoda. Dobra, to Gaidridzi będą mieli większy zapas trochę. Okay, spadek agresywnej ekspansji. Mniejszy impact i zasięg dyplomatyczny też się przyda. I na tym zakończę ten odcinek. Dzięki tym, którzy oglądali. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. W ogóle to wygląda tak, jakby główny obszar Bizancjonu był tutaj. Bizancjum. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę. Siemanko i do następnego razu. Cześć.